Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy niedzielny poranek i pozdrawiam z Wisły. Fragment Bożego Słowa, który jest podstawą naszego dzisiejszego niedzielnego rozważania, zapisany jest w 21 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie w wierszach od 1 do 14 mamy napisane. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej o 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę quasi-modogeniti. Równo tydzień temu we wszystkich kościołach oraz kaplicach po trzydniowej przerwie usłyszeliśmy bicie dzwonów, które swoim głośnym dźwiękiem przypomniały nam radosną wieść o tym, że grób, do którego złożono ciało ukrzyżowanego na Golgocie Jezusa, okazał się być pusty. Jezus, jak zapowiedział, pokonał śmierć i zmartwychwstał. Nasz dzisiejszy fragment z Ewangelii Jana przenosi nas oczyma naszej wyobraźni do Galilei, a dokładniej mówiąc, nad brzeg Morza Tyberiackiego, czyli Jeziora Galilejskiego. Uczniowie Jezusa udali się tam, ponieważ takie polecenie otrzymali od anioła, który ukazał się przy pustym grobie i powiedział – nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moją, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Uczniowie Jezusa wykonali to polecenie i oczekiwali nad morzem brzega Tyberiackiego na kolejne spotkanie ze swoim zmartwychwstałym nauczycielem. Ten czas oczekiwania był z pewnością dla nich okresem głębokich przemyśleń oraz refleksji nie tylko ostatnich dni, ale może ich całego dotychczasowego życia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odtworzyć oraz także nie jesteśmy w stanie przeanalizować tego wszystkiego, co zajmowało ich myśli. Ale możliwe jest, że dokonywali dokładnej analizy tego wszystkiego, co przeżyli od momentu swojego powołania, poprzez wszystkie przeżyte wspólne z Jezusem chwile, aż do wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach w Jerozolimie. Takim przemyśleniom mogło sprzyjać to, że anioł nakazał udać się im w miejsce, w tym tak naprawdę dla nich wszystko się zaczęło. Dlatego, że to przecież nad brzegiem Morza Tyberiackiego uczniowie usłyszeli przed laty Jezusowe wezwanie pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. I nie zastanawiając się za bardzo nad tym, co jest przed nimi, udali się w nieznaną drogę. A teraz, gdy znowu powrócili na to miejsce, oczekującym na kolejne spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem uczniom mogło wydawać się, że zostali w pewnym sensie opuszczeni i pozostawieni sami sobie. Wrócili więc do swoich dawnych obowiązków, a więc do łowienia ryb. W naszym fragmencie dzisiejszym czytamy o tym, że uczniowie wypłynęli na nocny połów, ale nie udało im się złowić ani jednej ryby. Zmęczeni, zniechęceni oraz także na pewno głodni wracali rankiem nad brzeg. I nagle stojący na brzegu mężczyzna polecił im, aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Uczniowie wykonali to polecenie,
A gdy poczuli, że sieć bardzo szybko się wypełnia rybami, przypomniało im się, że już kiedyś coś takiego samego przeżyli. I wtedy wszystko stało się dla nich jasne. Oni wiedzieli, że tym znajdującym się na brzegu mężczyzną był ten, na którego oni oczekiwali. Gdy zasiedli przy ognisku, nie musieli już o nic pytać. Oni byli pewni, że to już trzeci raz spotkali się ze swoim zmartwychwstałym nauczycielem. Ten powtórny cud połowu ryb okazał się być dla nich ponownym powołaniem do służby. To, co przeżyli uczniowie Jezusa nad brzegiem Morza Tyberiackiego, może przydarzyć się także nam. W naszej codzienności, często tak samo jak uczniowie Jezusa, jesteśmy zmęczeni oraz zniechęceni i się poddajemy. W dodatku, w naszym życiu zdarza się, że na pewnych jego etapach odchodzimy od Boga i o Bogu zapominamy. W naszym pędzie, w naszym przemęczeniu tracimy Go z oczu, ale to nie oznacza, że Bóg nas skreślił czy też o nas zapomniał. Bóg o nas nigdy nie zapomina. Bóg o nas zawsze pamięta. On przychodzi do nas tak samo, jak przyszedł w Galilei do swoich uczniów i pragnie nam pomóc. Ale Bóg ze swoją pomocą się nie narzuca, bo to my sami musimy chcieć z tej pomocy skorzystać. Tegoroczne wielkanocne święta są już za nami. Z jednej strony były one pełne powagi i smutku z powodu tego, co wydarzyło się na Golgocie, a z drugiej strony były pełne radości z tego, że grób był pusty, ponieważ Jezus 3 dni po ukrzyżowaniu zmartwychwstał. Współczesny świat nie pyta się dziś nas, ewangelików, chrześcijan, o poglądy, zwyczaje i też nie pyta się nas o świąteczną tradycję. Ale współczesny świat domaga się od nas autentycznej wiary, która jest poparta naszym codziennym życiem. Dlatego chciejmy wieść o tym, że Chrystus żyje i jest obecny w naszym życiu, przekazywać dalej, aby za naszą sprawą Boże imię było chwalone i błogosławione nie tylko w przestrzeni kościelnych czy też parafialnych murów, ale ta radosna wieść niech będzie obecna wszędzie tam, gdzie zostaniemy przez Pana Boga posłani. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że posłałeś do nas swojego Syna, który uniżył się, aby móc być blisko każdego z nas. Dziękujemy Tobie za złożoną przez Niego na krzyżu ofiarę, a przede wszystkim dziękujemy Tobie, że poprzez tą ofiarę, przez tą niewinnie przelaną krew, my możemy się z Tobą, Boże, pojednać. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, Twoją siłę, Twoją mądrość, a przede wszystkim o Twoje prowadzenie, nie tylko w czasie świątecznym, czy też w czasie poświątecznym, ale prosimy o to, abyśmy czuli, że jesteś z nami każdego dnia, że jesteś tuż obok i że zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc. Twoje imię, Boże, niech będzie błogosławione i chwalone. Amen. Życzę Wam radosnej i błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.